Siemaneczko wszystkim. Znów vlog z trasy. Wracamy na bazę. 100 km. Wracamy z Gdańska. Dzisiaj mamy 31 października, jutro wolne. Do Gdańska zajechałem, byłem tam o godzinie 1:15 chyba w nocy. Wyjechałem z coś koło 22:00 MOP Krzyżowniki pod Poznaniem. Dostawa miała być w nocy, jak najszybciej w nocy była. Tnąłem się 5 godzinek, ale mogłem dłużej. Z racji, że dopiero o 13:30, do 13:30 miałem czekać na jakieś zlecenie. Dostałem rano zlecenie, po pół godziny było odwołane. Anulowane. No i co? No i do 13:30 czekałem, 13:40 wyjechałem. Jadę na pusto renóweczką. No i co? I można powiedzieć, że zaczynamy weekendik. Samochodów się coraz więcej pojawia z godziny na godzinę na drogach, więc uważajcie. Już mijałem po drodze tutaj na jedynce dwa wypadeczki. Jeden samochód, można powiedzieć, przód cały skasowany. Wczoraj jak w nocy jechałem, też jeden się zatrzymał właśnie na tych barierkach, na barierkach linkowych. Jeden duży. No i co? No i co wam mogę jeszcze powiedzieć? Dzisiaj strasznie wieje, podobno jutro ma jeszcze bardziej wiać. Wylatywałem z Gdańska przed zabramkami, zaczynało padać. Zaczynało padać, zaczynało kropić. Co wam mogę jeszcze powiedzieć takiego ciekawszego? Wczoraj skończyłem rozładunki o godzinie coś koło 14:30 do 21:30 miałem pauzę, czekałem za kolegą na przeładunek. Czekałem na przeładuneczek i ruszyłem na Gdańsk. Ale powiem wam jedno, w nocy mi się lepiej jeździ niż w dzień. Dlatego mi się lepiej jeździ, bo jest mniejszy ruch na drogach. A w dzień to, no, teraz sami możecie zauważyć na przeciwległym pasie, jeden za drugim praktycznie. W sumie na tym też tak samo się robi. Gdzieś tutaj na jedynce, bardziej tam właśnie przy Trójmieście, jak jechałem, już ujechałem, właśnie wyjechałem z Gdańska już za bramkami, ja wiem, ze 30 km w radiu mówili, że jest jakiś wypadeczek. Dwie osobówki rozbite, jedna osoba ranna. I około 1,5 godziny zablokowano. Zablokowane wszystkie pasy. No więc nie ciekawie. Jeżeli ktoś właśnie wraca z trasy, tak jak ja, ale w sumie sami możecie wyczuć ruch telefonu, jeżeli telefon się trzęsie i poprzez, gdy nas wyprzedza samochód, to jest takie bujanie i wtedy te
te klikania telefonu są nasilone. Może
może wcześniej, może około 19. Bo jutro nie ma szans. Jutro nie ma szans, no z racji, że wszystkich świętych trzeba odwiedzić groby. I co wam mogę powiedzieć? Powiem wam tak. Uważajcie na drodze, czy dzisiaj, czy jutro, czy za tydzień, czy za rok, bo na drodze, jak sami wiecie, samochodów jest coraz więcej. Technologia idzie do góry. Samochodów jest coraz więcej, więc wiadomo, na drodze się niebezpiecznie robi. I żebyście byli wieczorem widoczni, bo ostatnio miałem taką sytuację, że jechałem sobie normalnie drogą 90 chyba, to był poza terenem zabudowanym na pewno i no i co, no i szła jakaś pani na ciemno ubrana, to była godzina coś koło 20, 21, ciemno strasznie, a pani jeszcze na czarno szła poboczem. Dobrze, że jest naprzeciwka, nic nie jechało. No to ją zdążyłem jakoś wymienić. Więc na to musicie szczególnie uważać. No i co? No i subskrybujcie ten kanał, bo lecimy po 1000 subskrypcji na tym kanale. 1000 będzie, otwieram kanał tylko przeznaczony transportowi. Tylko transportowi. Z dniem 1 stycznia. Więc zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. No i skomentujcie. Jeżeli coś chyba nie odpowiadało, byście mieli pomysł na coś, no skomentujcie. I co? No i wszystkiego dobrego. Życzę wam szerokości.